Siemanko, z tej strony Poketuba. Dzisiaj kolejny opening z Celebrations i ciągle dalsze polowanie na Charizarda. I w dzisiejszym odcinku mini tiny. Przygotowałem się, przyszedłem tutaj z czymś ostrym, żeby mi pomogło to otwierać te puszeczki. Całkiem fajny jest ten boksik. Ale chęć upolowania Charizarda jest większa niż pozostawienie tego w kolekcji zamkniętej. Dlatego otwieramy puszeczki. Mogę sobie właśnie nożykiem, którego zabrałem z kuchni. Nie miałem pod ręką scyzoryka. Aczkolwiek otworzymy sobie dzisiaj puszeczki, ale tylko cztery. Chyba. Chociaż zobaczymy. Otworzymy może w kolejności od końca starterów. Sprawdźmy. Jeśli od końca, to poszukajmy. To jest Kanto. To jest Johto. To jest Hoenn. Tutaj mamy Sino, więc ta strona zostanie lewa na kolejny odcinek, a my pojedziemy od końca, od Galar. Sprawdźmy, otworzymy, będziemy otwierać w ten sposób, nożyczkiem i otwieram teraz folikę. Fajne są te puszeczki. Może będę coś w nich przechowywał. Coin. Tutaj jest część obrazka. Gruki, skorbany, Sabol. Obrazek sobie otworzymy. Boczek. I trzy busterki. Puszeczkę zamykamy i do pudełeczka. Darkness Ablaze i dwa Celebrations. Sprawdźmy, co poleci z regionu galariańskiego. Zielony kodzik. Cztery karciochy. Staravia. Spellios. Parpitar. Toxel. Skitty, Rowlet, Wishiwashi, Kufant, Gimu, Tangle na rewersie i Swanna. Rerka. Odkładamy i zobaczymy, który region dzisiaj wygra dropem. Będę odkładał dropy na grafikę z regionu i zobaczymy, który w pierwszej czwórce wygra. W zasadzie w drugiej czwórce. Fosmo, Dialga, Pikachu, Grubaczu. I Hołk. Sprawdźmy, co dalej. Jakby się trafił gdzieś Charizard, byłbym przeszczęśliwy. Czy to jest możliwe? Jest możliwe, pewnie, że jest. I Veltal, Solgaleo i kończymy Kyogrem. Region Galar. Nie był aż tak łaskawy. Sprawdźmy dalej. Rowlet, Litten i Popplio. Region Alola. Nie, naprawdę są spoko. Te puszeczki takie fajne. A szkoda ich otwierać. Kojnik.
grafika i trzy posterki. Weźcie, jeśli się nie chcą wylecieć, to może dobrze znaczyć. I puszeczki z powrotem. Sprawdźmy, co tam zacznie. Sam Blaze. Biały kodzik. Czyżby biały kodzik? Czyżby Charizard? Czyżby? Energia. Rose Tower. Simsel. Larion. Panpour. Spinarak. Monsweet. Dunsprace. Electrike. Marip na rewersie i Houndoom. Bardzo ładna jest ta grafika. Podoba mi się. Zakoszulkujmy. No, region Alola na razie wygrywa. Nawet tym samym jednym dropem z Darkness Ablaze. A jeszcze mamy dwa pusterki. Celebrations. Zobaczymy. Centrum widzę przekręcony z tyłu, ale no przejdziemy dalej. Dialga. Zekrom. Professor's Research. I Birthday Pikachu. Fajna karciocha. Region Alola wychodzi na prowadzenie zdecydowane. Na sprzątnie do Darkness Ablaze. I jeszcze jeden busterek. Celebrations. Czy w końcu gdzieś ten Charizard się pojawi? Jak ja bym go chciał bardzo dropnąć. Zarnias, Kyogre, Lunala, Mew i X. Ale spoko. Nie miałem go jeszcze, więc pakujemy w koszuleczkę. Bardzo dobry dropik, bardzo się cieszę z niego. No, region Alola na razie wygrywa. Lecimy dalej do regionu Kalos. Naprawdę spoko. Ja sobie je zostawię. Nie będę nic z nimi robił, bo już są bardzo spoko. Ja muszę sprzątnąć tutaj. Tak zwany bulk z Celebrations. No i busterki, chodźcie do mnie. Zielony kodzik. Także na nic nie liczymy, ale przelecimy karty. Trawa. Beefkeeper. Solok. Relikant. Rocky D. Torkic. Trapin. Jigglypuff. Śmieszna grafika, bardzo taka odmowana, ładna. Ducklet. Spinarak. I Mr. Rhyme. Rerka. I lecimy z Celebrations. Sprawdźmy, co da region Kalos. Zekrom. Hołow. Pikachu Grubaczu, ale zobaczcie, jak jest uszkodzony i Palkia. Ależ jest walnięty. Widzicie to? Co tu się wydarzyło? No kurde, ciekawe, do czego to? Normalnie jest wygniecione czymś było. No to ciekawe. Zakoszulkuję sobie Pikacza takiego jako pamiątkę. W fabrycznym mam na to dowód, bo jest wideo. Ale coś takiego się zdarzyło.
Lecimy dalej. Charizard Hunting. Musisz. Dusimy Charizarda. Zekrom. Iveltal. Sogalio. Klefa. Ale spoko. Nie miałem jeszcze tej karciochy. Super, bardzo się cieszę. Kolejny dropik. Bardzo dobry dropik. Super, naprawdę super. No dobra, to lecimy do umowy. Podróżujemy dalej. Cyk. Otwieramy tuszeczkę. Nie no, naprawdę spoko są te tuszeczki. Tak mi się podobają. Czy co tu się właśnie wydarzyło? Czy wy to widzicie? Trzy boostery Celebrations. W jednej puszce. I Darkness Ablaze. No, Pokémon Company. Dziękuję bardzo za taki bonus. Bonus pack. Proszę bardzo. Trzy boostery. Darkness Ablaze. Z zielonym kodzikiem niestety. No, z Darkness Ablaze czarka też bym chętnie przytulił. Energia, trawa, Dactrio, znowu wściekłe Dactrio, Rel Fossil, Simisage, Torchic, Starly, Skarmory, Pansage, Purloin i Staraptor, Relka. Zabieramy karciochy, odkładamy i co ja mam zrobić z tym bonusowym boosterkiem? Otworzę. Oczywiście. A jak w tym bonusowym będzie czarek? Może Pokémon Company wiedziało, czy to do mnie trafi i dołożyło mi, żebym trafił Charizarda. Reshiram. Groudon. Solgaleo. Sarnias. A, to pewnie dołożyli mi taki pusty. Żebym się ucieszył. Żeby mi na złość zrobić. Sprawdzamy dalej. Kyogre, Cosmo, Professor Research, Dialga. Profesora wrócimy do koszuleczki. Do większej koszuleczki. O, jeszcze widzę Pikachu, nie wróciłem do koszuleczki. I ostatni starek. To może ten był taki bonusowy, a nie ten pierwszy. Te dwa pierwsze. Zobaczymy. Będzie czarek, czy nie będzie czarka? Palkia. Ołow. Mew. I Dark Gyarados. Kolejny w kolekcji. Ale takiej karty nigdy za mało. Nigdy za wiele. Nie za mało. Za mało zawsze. Bardzo ładna. No i który wygrał? Wydaje mi się, że wygrał region Alola chyba. Mew EX, Birdy Pikachu i Houndoom V. Chociaż region Kalos z Klefą też nie wstawał. Dzięki, do następnego. Siema.